Szczęść Boże, witam Cię serdecznie na kolejnej uczcie przed śniadaniem. Każda uczta jest darem. Tak jak modlimy się przed posiłkiem i dziękujemy Panu Bogu za Jego dary, tak samo tutaj miejmy na uwadze to, że to nasze spotkanie jest darem. I warto dziękować Panu Bogu za to, że On nas woła do siebie, że On Ciebie woła do siebie. Że On Ciebie woła po imieniu i pragnie z Tobą budować relacje. Każdego dnia Pan Bóg zaprasza Cię do szczególnego dialogu, dialogu Bożej miłości. I tym Jego Słowem jest właśnie to Słowo Boże, które jest indywidualne, indywidualnie przygotowane dla Ciebie. Zapraszam Cię do wspólnej modlitwy, potem lektury Słowa Bożego i krótkiej adoracji tego Słowa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, dziękuję Ci za kolejny dzień. Dziękuję Ci za to, że mogę widzieć, że mogę słyszeć, że mogę tutaj być. Duchu Święty, dziękuję Ci za Słowo Boże, za to, że tak obficie mówisz do mojego serca. Duchu Święty, dziękuję Ci za każdą ucztę przed śniadaniem. Duchu Święty, dziękuję Ci za te łaski, które już widzę w moim życiu. Duchu Święty, dziękuję Ci za te łaski, które przygotowałeś dla mnie na to dzisiejsze rozważanie i na cały dzień. Duchu Święty, chcę razem z Matką Najświętszą Maryją słuchać Słowa Bożego, pragnę je rozważać w moim sercu i chcę, aby to Słowo Boże wydawało przede wszystkim owoc wiary, aby ta wiara z dnia na dzień stawała się coraz mocniejsza, coraz głębsza i by była to wiara osobowa, abym dzięki rozważaniu Bożego Słowa doświadczał osobowego spotkania z Jezusem Chrystusem, tak jak apostołowie po zmartwychwstaniu. Chrystus był zmartwychwstały, miał ciało chwalebne, zmartwychwstałe, ale to były spotkania osobowe. Do tego niech prowadzi mnie to Słowo Boże i te wszystkie spotkania, które tutaj są. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszej Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora, a szło za nim wielkie mnóstwo ludu z Galilei, także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i za Jordania oraz okolic Tyru i Sydonu. Szło do niego mnóstwo wielkie na wieść o jego wielkich czynach. Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby się na niego nie tłoczyli. Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do niego, aby się go dotknąć. Nawet duchy nieczyste na jego widok padały przed nim i wołały: Ty jesteś Syn Boży. Lecz on surowo im zabraniał, żeby go nie ujawniały. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. W tej Ewangelii możesz zauważyć bardzo zadziwiającą sytuację, zaskakującą. Duchy nieczyste padały przed nim i wołały: Ty jesteś Syn Boży. Nawet szatan wierzy i drży przed Bogiem, ale niestety szatan nie uznaje
Jezusa za swojego Pana, ponieważ On Go kiedyś odrzucił jako Syna Bożego. Odrzucił Boga Ojca oraz Ducha Świętego. Ale to, co jest ważne, że szatan nawet nie tyle wierzy, co on wie, kim jest Jezus Chrystus. Pragnę, aby Twoja wiara była wiarą głęboką. Aby ta świadomość, że żyjemy w równoległych światach materialnym i duchowym, aby ta świadomość i wiara Ci towarzyszyły. Gdyby tak nagle, jak wielu świętych otrzymało łaskę, na przykład święta siostra Faustyna, gdybyśmy zaczęli widzieć osoby duchowe, które są przy nas, momentalnie zobaczylibyśmy naszego anioła stróża, wielu innych aniołów. Gdybyśmy poszli do autobusu, do metra, do pracy, do sklepu, to byśmy widzieli mnóstwo aniołów, czy też na mszy świętej mnóstwo aniołów, świętych, naszych świętych patronów, ale widzielibyśmy także demony, które do nas być może podchodzą, które chcą nas kusić. Święci mieli taki dar widzenia świata duchowego. Pan Bóg to przed nami zakrywa po to, aby nasza wiara się rozwijała. Im głębsza będzie nasza wiara, im głębsza będzie Twoja wiara, tym wyraźniej ten duchowy świat będziesz widział, widziała i go doświadczał. W tym sensie, aby mocniej doświadczać Bożego błogosławieństwa przez działanie duchów dobrych i byś był bardziej świadomy tego, że duchy złe także istnieją. Szatanowi zależy na tym, aby był ukryty, abyś nie miał świadomości, że on tak naprawdę istnieje i realnie działa. To tak jak z drapieżnikiem, który gdzieś się chowa i się nie rusza. Aż ofiara zbliży się do niego, wtedy on ją zaatakuje i zniszczy. I tak samo szatan. On nie chce być widoczny, on pragnie być ukryty, aby znienacka Cię zaatakować i pozbawić zbawienia. Bądź tego świadom, że im bardziej otwierasz się na łaskę wiary, tym mocniej uwrażliwiasz się na świat duchowy po to, aby także chronić się przed złem. W objęciach Pana Boga, w objęciach Matki Najświętszej, aniołów i świętych. Nawet duchy nieczyste na jego widok padały przed nim i wołały: Ty jesteś Syn Boży. I pamiętaj, że im bardziej będziesz wypełniony Bożą łaską, to duchy nieczyste będą widziały w Tobie jeszcze wyraźniej oblicze Boga i Bożą moc. I do tego prowadzi Słowo Boże. To Słowo jest mieczem. Żywe jest Słowo Boże i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Słowo Boże jest realną bronią do walki ze złem. Jeżeli Ty w swoim życiu zmagasz się z grzechami, z nałogami, z pokusami, z różnymi dręczeniami, pamiętaj, że lekarstwem na to w ogromnym stopniu jest właśnie Słowo Boże. Ono jest Twoją ochroną, tarczą i jest Twoim mieczem. Bo to Słowo Boże otwiera Cię na Boga, na Jego łaskę i jeszcze bardziej Cię do Niego przybliża. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Dlatego jeszcze raz zachęcam Cię i mobilizuję, że warto i jeszcze raz warto rozważać Słowo Boże i korzystać z tej uczty przed śniadaniem. Uczty, którą hojnie przygotował Ci Pan Bóg właśnie z miłości dla Ciebie, aby Cię bronić przed złem i prowadzić do zbawienia. Z tymi refleksjami Cię dzisiaj zostawiam. Jeżeli uważasz, że są wartościowe, że warto się podzielić z innymi, to zachęcam, aby je udostępnić na swoim profilu, czy też podesłać innym. Niech do tego odkrywania świata duchowego i uwrażliwiania na tę duchową rzeczywistość niech Ci towarzyszy Boże błogosławieństwo w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Pamiętaj, że ja także modlę się za Ciebie i możesz liczyć na moje duchowe wsparcie. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże i do zobaczenia do jutra.